przekroczenie gathering capacity dające bonusy zamiast kar, bardzo uzdolnieni władcy, czy setki prawie darmowego developmentu w prowincjach natywsów. Oj, Paradoxowi nie wyszło to DLC, nie wyszło. Widać, że chyba mają pewne problemy z osobami pracującymi przy tych DLC-kach najnowszych, bo chyba tak jeszcze nigdy nie wkurzyli graczy. Miał być odcinek z monumentów, ale dostałem informację, że będą one mocno zmieniane, więc sobie podarowałem ten odcinek, a zamiast tego przejdziemy do exploitów. I o dziwo, większość z nich gracze znaleźli w przeciągu godziny, dwóch od premiery. Eneba wraz z Trustly prowadzą obecnie wyprzedaż na wiele gier, oczywiście z kodem Lukas, dodatkowe 3% zniżki, linki w opisie. Nie powinno was zdziwić, że pierwsze exploity, które wam pokażę, to są na wach. Wszystkie z nich znalazłem podczas mojego 19,5 godzinnego streama, kiedy graliśmy tą kampanię, więc pewnie będziecie je znali. I teraz tak, federacje. W momencie, kiedy nabiecie 100 punktów federacji, możecie wprowadzić reformę United Warbands, która powoduje, że członkowie federacji zawsze będą dołączali do wojny, które prowadzicie. Ciekawości, jeżeli chciałbym zaatakować Lipan, który ma w sojuszu Apache, Kado oraz jakiś Hasinai, nieważne, mogę spowodować, że oni nie staną po stronie Lipanu. Najlepiej na początku miesiąca wysłać zaproszenie do federacji. No, wysyłamy do Apache również zaproszenie do federacji. Ważne jest to, żeby to był początek miesiąca, bo w tiku miesięcznym może się zdarzyć, że ci członkowie wyjdą z naszej federacji. Kraje są tutaj zaproszone i chcemy zaatakować Lipan. To są sojusznicy Lipanu, więc powinni stanąć do wojny obronnej, ale są członkami naszej federacji, więc jakby to powiedzieć, właśnie się wypieli na swojego sojusznika w wojnie obronnej i stają po naszej stronie. To chyba nie powinno tak działać. Najlepsze jest to, że możemy również zaraz potem wyrzucić takie kraje z naszej federacji. Dziękuję. Bez jakichkolwiek minusów za to, bez jakichkolwiek rzeczy, że w tym momencie te kraje wyjdą z tej wojny i tak dalej, i tak dalej. Lipan do tego stracił wszystkich sojuszników. W teorii możecie nawet mieć wojny 50 na jednego. Wystarczy, że zaprosicie tyle nacji. Drugi exploit spowoduje, że nabijecie naprawdę przepotężne ilości developmentu na waszej stolicy. Prawie za darmo, bo za 50 punktów dyplomatycznych. Jest to powiązane z mechaniką Tribal Development Growth i Paradox wprowadził możliwość zbudowania takiego właśnie budynku zwiększający ten przyrost. Nie przewidział chyba tylko, że ktoś skolonizuje te ziemię wcześniej, bo też mamy taką teraz możliwość, nastawia tych budynków i ten Tribal Development Growth troszeczkę zwiększy sobie. Zobaczcie, ile mam budynków do Tribal Development Grow, przez co tu rosną nam naprawdę szybko przekosmiczne ilości tego deva. Zresztą zobaczcie, jak to teraz nam tika tutaj szybko i sprawnie. Mniej więcej w 5 lat nabijam sobie 100 punktów deva w prowincji. Potem wystarczy, że klikniemy to, wydajemy punkty. No, teraz mam karę jedną, więc jest to zwiększone. Normalnie wydajemy tutaj 40 parę punktów. I ten dev zostaje tutaj na stałe przypisany. Kolejna sprawa dotyczy kolejnego budynku. Chyba Paradox tego nie przewidział, że naprawdę ktoś tak będzie kolonizował. I możemy teraz przyspieszyć sobie nasz progres miesięczny, monthly reform progress. Jest tutaj budynek, który zwiększa to znowu o 1/10. I znowu ten budynek możemy postawić w wielkiej ilości prowincji. A teraz mogę postawić więcej takich budynków i to wszystko przyspieszy nasz progres. Zbudowanie tych budynków wszędzie daje nam potężny przyrost reformy, jak zresztą widzicie. Dzięki temu możemy się reformować na przykład szybko na teokrację lub hordę, bo tutaj wystarczy, że zmienimy jedną politykę i będziemy mieli hordę. I możemy reformować dosłownie aż do samego końca każdą naszą tutaj reformę. O, tutaj coś źle przeliczyłem, no sorry. Ale byłoby to możliwe, żebyśmy mieli Warscore Course vs Other Religion minus 25% i połączyć to z bonusami z ery. Ale na ten Reform Progress jest jeszcze jeden exploit, o którym sobie powiemy za chwilę. Tylko on nie działa na natywsach. Testowałem, po prostu nie działa. Kolejna sprawa dotyczy przyjmowania instytucji właśnie natywsami. Znowu, jest tutaj pewien exploit. Niestety wymaga on pominięcia feudalizmu, ponieważ feudalizm, żeby wprowadził na się renesans, musimy wprowadzić najpierw feudalizm. I tego raczej się chyba nie da ominąć. Przynajmniej ja nie znalazłem sposobu, więc wprowadzamy feudalizm. I co najlepsze, te punkty nam się kapują. Zobaczcie, dostaliśmy górny limit, nie spada nam to poniżej tego limitu, a wszystkie pozostałe punkty mogą do niego dalej dążyć. Więc tutaj polecana przeze mnie taktyka to nazbierać jak najwięcej punktów administracyjnych, które są zbędne, potem dokapować to punktami dyplomatycznymi i militarnymi, dopiero wprowadzić pozostałe instytucje.
ewentualnie poczekać na printing press, ale jeżeli robicie to szybko, w teorii możecie w 1500 roku taką rzecz zrobić i potem na minus 45% kosztów wprowadzać technologię. Mega tani sposób na jej nadrobienie. By the way, na krajach europejskich też to działa. Trzeci exploit celowo pokazuje na Rzymie. Możecie się domyślać, że na pewno go zastosuję, kiedy polecę sobie pod World Conquesta jedną wiarę papieżem, bo jest to kolejne moje nemesis, które chcę w końcu zrobić. I właśnie ono dotyczy naszego progresu reform rządowych. Tutaj ten exploit jest przepotężny. Jak widzicie, pojawiła się taka formułka, która informuje nas, jak to jest obecnie liczone. Wygląda to, że Paradox zmienił formułę. Wcześniej było tak, że im mniejsza jest autonomia, tym szybciej nam to rośnie. Obecnie jest na odwrót. Im większa jest autonomia, tym szybciej nam to rośnie. Albo ktoś tam w Paradoksie coś ostro spierniczył, albo naprawdę nie wie, co zrobił. Bo teraz tak, przeniosłem sobie stolicę specjalnie do tutaj tego obszaru, gdzie mamy jedną prowincję. Zobaczcie. I cały state Rzymu zostaje tutaj po prostu do odpięcia. To najwyżej nam podniesie autonomię o 90%. Musi oczywiście minąć nam jeden miesiąc, żeby tutaj pojawił się przelicznik 90% na każdej innej prowincji. Wiem, to trochę boli, ale dostajemy teraz prawie 2 punkty reform na miesiąc. Mega szybki sposób na reformowanie, nie wiem, w 10-15 lat całego drzewka? Jest to mega mocny exploit psujący całą rozgrywkę. Na Republice takie coś mielibyśmy razy dwa, a jeszcze z tego co zauważyłem, jest to jeszcze jakoś zależne od ilości prowincji, które mamy, więc im większy kraj, tym bardziej będzie to nam rosło. Zobacz, na Kastylii osiągnąłem coś takiego 4,5 punkta i gdyby to była Republika, mielibyśmy tutaj 9 punktów na miesiąc. I teraz co stoi na przeszkodzie, żebym szybko sobie tutaj poszedł? Przeszedł na Republikę i nabił kapa, który wynosi chyba 3,5 tysiąca punktu. I na przykład zwiększył sobie mój Governing Capacity o bardzo potężne ilości i potem z powrotem zmienił się na co tylko chce. Kolejny exploit dotyczy nacji tylko z regionu Polinezji i każdego kraju, no z tym niestety przykrym drzewkiem misji polinezyjskich, generycznym. I wymaga przez nas posiadania 3 punktów stabilności, 60 punktów prestiżu. Wykonujemy wtedy tą pierwszą misję i od razu w teorii możemy kliknąć tą. Ale wystarczy, że wcześniej wybierzemy tutaj reformę Stateless Society, dość potężną, morale plus 15, for defensive, ale governing capacity minus 99%. No i to nam się zmienia. Wracamy z powrotem do misji, klikamy, wracamy do formy rządów. O, Polynesian Kingdom wróciło, jak fajnie. I mamy ten bonus. No chyba, że znowu zmienimy na którejś z tych, tylko że to jeszcze buguje nam Governing Capacity w jakimś cudem. Nie mamy Governingu. Cała mechanika Governingu się wyłącza. Nasi advisorzy nic nas nie kosztują. Stabilność kosztuje o 100% mniej. Agresywna ekspansja minus 50%. Core Creation Cost minus 20%. No i poprawianie relacji plus 50%. Najlepsze jest to, że jakikolwiek Governing tutaj nabijemy. Przykładowo tutaj pozwoliłem sobie zintegrować Ming. Cały Ming należy do nas. Dodałem kilka state'ów, a nasz governing cały czas się nie liczy. Czy ktoś tutaj pracuje w tej firmie? I możemy mieć też jeszcze w sumie doradców piątkowych za 2,5 dukata. Tutaj kapa nie przebijemy, ponieważ on wynosi zawsze 90% od wartości. Bardzo potężny exploit dotyczy góry Fuji. Tutaj może nam ona dawać aż minus 20% developmentu. Obecnie na początku jest to minus 10 developmentu, tylko że jest tutaj napisane, że ma to dotyczyć tylko i wyłącznie tej prowincji. Kai, Muji, Fuji, ble, 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 minus 10%. Klikamy sobie na prowincję, nie wiem, tutaj, która jest w zasięgu widoku. Patrzymy. O, tutaj też daje. Miło, prawda? Ming też czerpie z tego tytułu korzyści. Indiach też o tej górze słyszeli. Jak już wspominałem na poprzednim odcinku z Leviatana, wystarczy mieć połączenie jako horda nowej idei Horde Government Ideas oraz idei religijnej, żeby załączyć przepotężną politykę Missionary Strength plus 100%. Tutaj chyba ktoś źle postawił przecinek, ale to naprawdę działa i powoduje, że możemy w mega szybkim tempie nawrócić dowolną liczbę prowincji, nawet z Religious Zeal byśmy sobie w tym momencie poradzili bez większego problemu. Jak to szybko zapieprza wszystko, no zobaczcie jak to leci. W przeciągu jednego miesiąca, mimo że powinno być zero, nawracamy prowincję.
Kolejny exploit dotyczy republik, które już sobie nabiły te tutaj Reform Progress Government, doszły do 8 tiera. Wystarczy, że wybiorą Board of Admirals, Government Reform, zrekrutują admirała, następnie załóżmy, że wasz władca ginie, a na tron wchodzi jego następca, bardzo, bardzo przekoksany. Kolejny exploit da wam praktycznie darmowy, nieskończony manpower, ale no darmowy, bo będziecie musieli wymieniać pieniądze na manpower, ale to działa. Kraje z kulturą Siamu oraz Kmerską w trzecim tierze mają coś takiego. Każdy postawiony barak, training field, doki daje plus 1000 manpowera albo 200 sailorsów, bo wiadomo, training fields, baraki, manpower. Możemy zbudować te budynki no, praktycznie wszędzie, jeżeli mamy tylko pieniądze. I nawet tutaj macie napisane, że local manpower i gain 1000 manpowera. I zobaczcie to, kończy nam się budować budynki, mamy 11 tysięcy manpowera w tym danym momencie czasu. Skończyło się 24 tysiące manpowera. I tak, no tutaj ten manpower nie zaczyna nam wzrastać powyżej tej ilości, ale też nie leci w dół. Czyli tak, możemy sobie robić overstacka manpowera i go tutaj kapować cały czas. Nic nie stoi na przeszkodzie, zwłaszcza korzystając z poprzednich exploitów, żeby teraz, i to jest ważne, zmienić reformę rządów przed skasowaniem naszych budynków. Kasujemy te budynki, ewentualnie zawsze możemy walnąć bankruta, tylko że teraz nie mogę, bo nie mam żadnej pożyczki, ale teraz mogę walnąć bankruta i nam wszystkie budynki wtedy skasuje przecież, które postawiliśmy przed chwilą, ale ja to tutaj sobie ręcznie skasowałem i teraz najważniejsze, przed postawieniem kolejny raz budynków ponownie przyjmujemy tą reformę, stawiamy budynki wszędzie, gdzie tylko chcemy, oczywiście, że możemy też zrobić to podwójnie, że stawiamy dwa budynki, ja tutaj w celach testowych pokazuję wam to tylko raz i mamy napisane, że znowu dostajemy 1000 manpowera, kiedy ten budynek się nam stworzy. I właśnie druga tura budynków nam się kończy budować, zobaczcie to sobie, leci, buduje się 38 tysięcy manpowera. I wyobraźcie to sobie, że to robicie krajem, który już zarabia te 500-600 golda miesięcznie i tak dalej. Kolejna dziwna sprawa, no to są monumenty, bardzo dziwne. Pomijam sam fakt, że tutaj jest napisane, że do przyspieszenia tego monumentu potrzebujemy 10 tysięcy manpowera, to nieprawda, tutaj znowu ktoś źle postawił przecinek i potrzebujemy do tego 10 milionów manpowera. Ale chodzi o to, że w zasadzie teraz no, takie kraje jak Ming mogą mieć w cholerę pożyczek. Wzięliśmy, budujemy, nawet możemy sobie to przyspieszyć. O, w tym momencie, o jakiś ten czas, kliknąć bankruta. Wow, to się nie zresetowało. Dla krajów takich jak Osman, który ma dostęp do 5-6 bardzo potężnych monumentów praktycznie od startu rozgrywki i jest w stanie wziąć bardzo dużo pożyczek, powoduje to, że zdobycie World Conquesta w tym momencie jest praktycznie no, tylko kwestią dobrej woli użytkownika, bo nawet grając na piątce można mieć wymaksowany praktycznie od startu rozgrywki Alhambrę, tutaj monumenty dające World Conquesta versus Other Religion i zmniejszające koszty technologii, które ma Osman już od początkowo i stabilizujący ten kraj, jak na przykład tutaj Hagia Sofia w Konstantynopolu. Kolejna mechanika, niekoniecznie jestem pewien, jak ją można wykorzystać, ale jeżeli mamy jakąś regencję w tym momencie, to możemy ją przedłużyć, o zobaczcie, za 10 punktów o 5 lat. Tylko, że klikniecie kolejne razy, naprawdę, to nie leci legitimacy, nie leci nam w dół legitimacy. A regencja trwa nam do 1608 roku. Tylko mówię, jeszcze nie wiem, jak to można wykorzystać, czy to warto skorzystać z tego, jak będziemy mieli na przykład 666 regencję, bo też nie wiem, od czego to zależy, to miało być teraz jakoś od tego zależne, a w ogóle nie jest. Exploit związany z tutaj z modyfikatorem Expand Infrastructure. Możemy sobie tu raz dodać możliwość budowania dodatkowego budynku albo manufaktury w prowincji. Oczywiście kosztem zwiększonego governing costu. I tak, robimy to. Zaczynamy budować dowolną kolejną manufakturę w tym momencie. I kancelujemy. Progres budynku nadal trwa. No to już wszystkie chyba najpotężniejsze exploity, jakie podesłali mi wspierający, albo jakie sam znalazłem. Jest ich naprawdę sporo i wcale mnie nie dziwi ta zła ocena Lewiatana na Steamie. Jak tylko pojawi się kolejny patch, zabieram się za odcinek z monumentami, a wydajcie znać, czy chcecie na przykład zobaczyć odcinek z bugami z tej gry. Bo jest kilka naprawdę śmiesznych, które warto zobaczyć, nawet żeby tylko się pośmiać.